Stawaj! Stawaj! Piłacie, śpisz? Wstawaj, Piłacie! Piłacie, wstawaj! Kto tam? To, a to wy? Co tam znowu dla mnie macie? Jak daninę, to połóżcie pod drzwiami i wynocha, bo poszczuję lwami. Panie, panie, jak tam zdrowie? Jak tam żyjesz? Chyba nieźle, bo wciąż tyjesz. To po nocy mnie budzicie, by podziwiać moje tycie? Panie, czy słyszałeś już nowiny? Choć to troszkę z twej przyczyny. Boś ty podpisał na śmierć Jezusa skazanie, a wczoraj było jego zmartwychwstanie. Co? Ja? Tak, bo Jezus z grobu powstał i po świecie kroczy. Jak ty pójrzysz jemu w oczy? Przecież ja nie chciałem. Ja tylko wolę ludu wykonałem. A co to obchodzi ojca jego? Przecież to ty mu zabił syna jedynego. Ja do krzyża go nie przybiłem. Tylko wojskiem się wyręczyłem. Ja tam winy w sobie nie znajduję. Bo tylko wolę ludu wykonuję. Chciałem zabić Barabasza. Lecz to była decyzja wasza. A właściwie to ludu waszego tak przez Boga umiłowanego. Troszkę racji w tym też masz. Lecz co ma tu twój cesarz, że jego namiestnik to tchórz, miernota, robi to, co każe mu chłopota? Jak to? Co to? I co ty gadasz? Co za bzdury opowiadasz? Jakie zmartwychwstanie znowu? Przecież nikt nie wstaje z grobu. Toż to, panie, mówię tobie, Jezusa nie ma już w grobie. A widzieli go świadkowie, jak po mieście chodzi sobie i do domu wchodzi, ale drzwi nie otwiera wcale. Witaj, Piłacie, ty okrutny gacie. Jak to? Co to? Kto cię tutaj wpuścił? Straże, straże! Zaraz cię wyrzucić każę. Nie krzycz, nie krzycz, panie. Nikt ci tutaj nie powstanie. Wszyscy smacznie śpią na ziemi, bo są służbą przemęczeni. Jak to? Co to? Kto cię tutaj wpuścił? Kto mu drzwi otworzył? Chwila, chwila. Tyś jest ten Nazarejczyk, który ponoć ożył. Jam jest Jezus, tak jak żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Tyś mnie ubiczował, na Golgocie ukrzyżował, lecz urazy do ciebie nie czuję, bo tak jak innych, ciebie też miłuję. Każdy człowiek błądzi, nawet ten, co rządzi. Jest mi duszno, już nie mogę. W środku czuję jakąś trwogę. Na taras, zaraz być muszę, bo inaczej się uduszę. Haha, patrzcie, patrzcie, jak ucieka. Ledwo widać go z daleka. A jak potyka się o kamienie. Chyba męczy go sumienie. Czemu z niego tak szydzicie?
sobie winy nie widzicie? Każdy z was może być Piłatem. Każdy z was może uderzać batem. Każdy grzech przez was popełniony to tak, jak byłby batem raz uderzony. A mój Ojciec, który jest w niebie, patrzy na ciebie, na ciebie, na ciebie. Jak krzywdzisz syna jego, tak bardzo umiłowanego. Więc oszczędźcie mi cierpienia. Bądźcie dobrzy dla drugiego stworzenia.